A dziś w sukcesie pisanym szminką, no taki właściwie odwiecznie kontrowersyjny temat, parytety tak czy parytety nie. A ze mną Przemek Gdański, prezes BNP Paribas, członek klubu Champions of Change. Witam Cię, Przemku. Witam, dzień dobry, cześć. I Łukasz Hałaczkiewicz, prezes Ekatery, członek klubu także. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to tak zacznę. Uwaga, przekornie. Czy mężczyźni posiadają przywileje w biznesie, czy nie? Przemek? Do mnie to pytanie? No. Fajne pytanie. To zależy, co rozumiemy przez przywileje. Jeżeli chodzi o przywileje natury formalnej, to oczywiście takich przywilejów w biznesie nie mają. A jeżeli chodzi o praktykę i rzeczywistość, to z uwagi na ukształtowanie się społeczeństwa i paskudne zwyczaje, które przez lata się rozwinęły, a właściwie przez stulecia, to te przywileje mają i jest im łatwiej w biznesie, czy w korporacjach, czy generalnie w robieniu kariery, dlatego że są facetami, dlatego że zawsze tak było, dlatego że nie znikają na urlopy macierzyńskie czy wychowawcze, dlatego że mają inne poczucie obowiązku, jeśli chodzi o zajmowanie się dziećmi i domem zazwyczaj, więc generalnie mają przywileje. A co to są te paskudne obyczaje, zwyczaje, o których wspomniałeś? To takie, że faceci zazwyczaj będąc u steru przy różnego typu firmy i korporacji dobierali sobie facetów jako swoich najbliższych senioralnych współpracowników, którzy awansowali facetów, żeby wokół siebie mieć podobnych do siebie. No i de facto to, co robimy już od szeregu lat i jeszcze nam to chwilę zajmie, to przełamywanie tego mechanizmu, żeby facet nie wybierał faceta i żeby teamy zarządcze nie były złożone wyłącznie z przedstawicieli jednej płci. Łukasz, a co ty sądzisz o przywilejach? Zgodziłbym się z Przemkiem. Rzeczywiście przywileje się chyba ukształtowały historycznie. Stereotypy również dość mocno ważą. Dodałbym jeszcze przerwę wynikającą na ogół z macierzyństwa, a czasami nawet podwójnego czy potrójnego macierzyństwa, która powoduje, że kobiety często mają jakieś opóźnienie w rozwoju kariery, która również negatywnie wpływa. No tak, badania pokazują, tak, że każdy rok tu w Polsce, to badania firmy Deloitte, to 2 do 3 lat opóźnienia w awansie na przykład. Czyli jak kobieta wraca z macierzyńskiego, nie bierze się jej pod uwagę, jeżeli chodzi o awans. Czy kobiety posiadają przywileje w obszarze macierzyństwa, obszarze domowym? Może tam jest jakiś schemat, który myśmy wymyśliły, w którym wy, mężczyźni, się nie odnajdujecie? Łukasz? Czy to trudno chyba nazwać przywilejami, o co pytasz? No, jest prawo, które pozwala kobietom na określonej długości urlop macierzyński, urlop wychowawczy, jest ochrona kobiet w ciąży przed zwolnieniem. No, takie są osłonowe różnego typu historie, ale ja bym tego w życiu nie nazwał przywilejami. No, to jest coś, co jakby musi być, żeby gatunek ludzki przetrwał, bo nie można sobie wyobrazić sytuacji takiej, w której poziom oczekiwań z perspektywy pracodawcy i poziom zabezpieczenia czy bezpieczeństwa dostarczonego przez pracodawcę będzie identyczny w przypadku kobiet w kontekście macierzyństwa i mężczyzn, których ten temat z racji biologicznych ograniczeń po prostu nie dotyczy, więc tu bym nie mówił o żadnych przywilejach. No właśnie, to takie przywileje, czy odwrócone tu bym się przywileje do końca nie zgodził, Przemek, dlatego że sytuacja chociażby Szwecji pokazuje, że równość obojga rodziców czy obojga partnerów jakby nie zaprzecza tej biologicznej roli kobiety. Czyli ojciec też może iść na przykład na 6-miesięczny urlop ojcowski i w tym czasie zastąpić mamę w opiece nad trochę już starszym dzieckiem. Jedno jakby drugiego nie zaprzecza, szacunek. A w Polsce tego akurat jeszcze nie ma pod tym względem. No już zaraz wprowadzą, mam nadzieję, w sierpniu 2022 Unia nakazuje wprowadzenie dzielenia się tym tak zwanym urlopem macierzyńskim, bo jeszcze właściwie taka dobra nazwa nie funkcjonuje, czyli 3 miesiące z urlopu macierzyńskiego otrzyma tata, a jeżeli nie będzie chciał skorzystać, to przepada. No i tu pytanie, jak społeczeństwo się też do tego odniesie, z jaką presją spotkają się w środowisku tym zawodowym pierwsi ojcowie, którzy będą chcieli skorzystać z tego rozwiązania. Pytanie, czy my jako społeczeństwo jakby zrobiliśmy już wszystko, czy zrobimy wszystko, żeby im to ułatwić.
Ja na dzisiaj nie jestem przekonany. Tak, Przemku? Ale Łukasz, ale tu jakby zaczynamy mówić o ułatwianiu czegokolwiek facetom, bo w tym takim duchu rozmowy o macierzyństwie, no to nie zapominajmy, że to jednak kobieta zachodzi w ciąży, że przez 9 miesięcy ta ciąża w niej dojrzewa, że to się wiąże z szeregiem dyskomfortów, wyzwań zdrowotnych, wymaga określonego stylu funkcjonowania, odżywiania, regularnych wizyt lekarskich. Tego facet nie ma. My tak płynnie przeskakujemy do etapu, kiedy mamy już zdrowo urodzone, odchowane paromiesięczne dziecko i zastanawiamy się, jak świat przyjmie fakt, że to facet się nim przez chwilę zajmie. Ale czapki z głów, panowie, przed kobietami za macierzyństwo jako takie. Więc nie mówmy o tym, jak będziemy facetom ułatwiać branie tacierzyńskiego, tylko pamiętajmy, że jednak w kontekście przywilejów albo ich braków, to kobiety w rozumieniu perspektyw rozwoju biznesowego, zawodowego, budowania kariery mają po prostu gorzej i ze względów kulturowych, i ze względów czysto biologicznych. I tu pełna zgoda, natomiast jakby nie ograniczajmy się tylko do etapu związanego z samą ciążą i samym połogiem. A myślę, że to jest dopiero wstęp i pierwszy etap, natomiast są potem kolejne. No zastanawiam się, jak to w ogóle przyjmie społeczeństwo. Jak poradzimy sobie ze stereotypem mężczyzny, który zajmuje się dzieckiem, w jaki sposób no, będziemy ułatwiać, a w jaki sposób będziemy przeszkadzać, żeby chociażby nawet, nie wiem, ustawowo to zaistniało. Ale znowu, ja myślę, że to nie chodzi o ułatwianie tego facetom. Pierwszy krok powinien się dokonać w modelu rodziny i mentalności samych mężczyzn. Bo nawet jeżeli powstanie takie prawo i wszystko będzie super łatwe i przyjemne, żeby facet mógł wziąć ten urlop, to ilu facetów będzie chciało? W ilu rodzinach ten model będzie taki, że nie będzie obaw, że faceta kariera w efekcie zwolni, a to przecież on jest głównym źródłem utrzymania rodziny, no bo tak było w poprzednim pokoleniu i w jeszcze poprzednim. Więc ja mam wątpliwości, czy to jest kwestia dostępności regulacyjnej urlopów tacierzyńskich, czy bardziej gotowości mężczyzn, żeby z takich urlopów skorzystać. To nie ze względu na presję otoczenia, a bardziej z uwagi na ich własne podejście do rzeczywistości, czy ukształtowany model rodziny, który czerpie swoją inspirację z tego, co ta rodzina widziała u swoich rodziców, u swoich dziadków i widzi we własnym otoczeniu swoich znajomych. Tylko wiesz, Przemek, my nie jesteśmy izolowanymi wyspami, żyjemy w pewnym społeczeństwie i klimat społeczny, poglądy, z jakimi się stykamy, to się środowisko rodzinne, w którym wyrosliśmy, no w poważnym stopniu wpływa na nasze decyzje i wybory. No zastanawiam się, jak się to zmieni, bo przecież dziś to jest dostępne. Jakby każdy ojciec może podzielić urlop macierzyński, podzielić się urlopem macierzyńskim z żoną i tylko 4% mężczyzn z tego korzysta, ojców z tego korzysta. Czyli to nie jest kwestia przywileju regulacyjnego, tylko to jest kwestia jednak bardziej społeczna czy bardziej mentalna. Tak, i o to właśnie pytałam. Jak przez tę barierę przejdziemy? A to jeszcze możemy pójść klamrowo do wątku pod tytułem perspektywy budowania kariery wśród kobiet versus wśród mężczyzn. Czemu tylko 4%? A być może dlatego, że dalej jest tak, że tę karierę buduje facet dużo bardziej niż kobieta i w związku z tym istnieje obawa, że jeżeli on zrobi sobie 3-miesięczną przerwę, to ta jego kariera może ucierpieć, w związku z tym rodzina nie decyduje się na to, nie chcąc podejmować ryzyka, tym bardziej niejako poświęcając karierę kobiety. Jakoś to rozwiązali w Skandynawii. Różne są kultury. Skandynawska w wielu obszarach jest bardziej zaawansowana, otwarta, liberalna, demokratyczna, zdigitalizowana, technologiczna, egalitarna, bardzo przyjemna jest. No właśnie. Otwarta też na wszelkiego typu różnorodności. I myślę też, że jest pewien wymiar finansowy i bodajże Anita Rogalska swego czasu podawała ciekawy przykład, jak oczywiście to jest tylko pewien problem w mikroskali, nie obejmuje całego zakresu, o którym tu rozmawiamy, ale
Filipie Morrisie swego czasu na początku pandemii odnotowali, że większość rodziców wybierających się na zwolnienia te opiekuńcze w czasie pierwszego lockdownu to były mamy, to były panie. Poradzili sobie z tym problemem, natomiast dopiero wtedy, gdy postanowili zrównać poziom wypłat do poziomu 100%, czyli pracodawca dokładał te 20% różnicy między 100% a zwolnieniem lekarskim, które wynosiło 80%. I nagle się okazało, że kilkadziesiąt procent rodziców to nagle stali się ojcowie. No i to bardzo ciekawy przykład. To zresztą usłyszałem to w ramach klubu. Tak. Przejdźmy może do parytetów, bo tak jak wspomniałeś, Przemek, ta Skandynawia to były pierwsze kraje, tak, pierwsze kraje wprowadzające parytety. Niedawno dołączyły Niemcy, gdzie też zgodnie z porozumieniem każda spółka, która ma więcej niż 3 członków zarządów, musi zatrudnić przynajmniej jedną kobietę. No i właśnie. To jest bardzo kontrowersyjny temat i kobiety i mężczyźni są za, i kobiety i mężczyźni są przeciw. To w takim razie mówimy parytetom, tak czy nie? Łukasz. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem parytetów, dlatego że parytety pokazują bardzo, bardzo wyraźnie, że oto jest pewien kierunek, pewne nasze zobowiązanie jako społeczeństwa, czy jako firmy, która przyjmuje parytet, żeby to równouprawnienie realizować w praktyce i właściwie do każdego poziomu hierarchii organizacyjnej. I uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast sam parytet jako taki moim zdaniem nie rozwiązuje problemu, dlatego że jeżeli nie towarzyszy mu po pierwsze, szerzenie pewnej świadomości na rzecz tego rozwiązania, które ma wspierać parytet, ale i pewne takie rozwiązania regulacyjne, które zapewniają, że ten parytet zaistnieje w praktyce. Bo to, o czym wiele osób na przykład nie wie, to jest to, że chociażby w naszym kraju już dzisiaj istnieje zapisany w ustawie parytet zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ustawa stanowi, że 6% pracowników powinni stanowić niepełnosprawni. Ba, istnieje nawet system zachęt finansowych, zarówno negatywnych, nazywanych składkami na PFRON, eufemistycznie, chociaż w praktyce to są kary za niezatrudnianie. Istnieje też system zachęt finansowych do zatrudniania takich osób w sensie pozytywnym, ale mimo wszystko jesteśmy nadal na szarym końcu, w ogonie państw Unii Europejskiej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czyli jest zalecenie, ale tego nie robimy. Tak. Pomimo istnienia nawet systemu kar i nagród, które mają to wspomagać, więc uważam, że parytet jest jak najbardziej krokiem we właściwym kierunku, natomiast po pierwsze, i chociażby klub jest znakomitym forum, w którym możemy szerzyć potrzebę budowania takiego parytetu, ale myślę, że państwo ma swoją rolę i swoją pracę domową do odrobienia w zapewnieniu, że parytety będą realizowane w praktyce. Czyli co, sztywne parytety według ciebie? Tak. Przemek. Ja byłem zawsze wielkim przeciwnikiem parytetów, takim zaciekłym nawet bym powiedział. Z biegiem lat trochę mi się to stanowisko stępiło, ale dalej mając do wyboru bycie za lub bycie przeciw, ja byłbym przeciw parytetom. Po pierwsze dlatego, że parytety same w sobie mogą doprowadzić do sztucznych rozwiązań, żeby nie rzec wynaturzeń. Tak? Jeżeli weźmiemy ten przykład niemiecki i przeniesiemy go na grunt polski, bez trudu mogę wyobrazić sobie firmy, zresztą nawet takie, które znam osobiście, gdzie do zarządu wprowadzona zostanie pani, która będzie miała tam nic do gadania, bo dalej właściciel, prezes będzie podejmował wszystkie decyzje i wykreowana zostanie frustrująca dla wszystkich fikcja. I dlatego uważam, że dużo istotniejsza jest metodyczna praca na poziomie po pierwsze świadomości, odpowiedzialności, po drugie takim, rzekłbym, bardziej merytorycznym, w którym będziemy udowadniać, że zespoły, które są bardziej zdywersyfikowane, są po prostu skuteczniejsze, realizują cele w sposób sprawniejszy, przynoszą organizacjom lepsze, mierzalne rezultaty i taki zmasowany wysiłek edukacyjny, praca z menadżerami, praca nad poziomem świadomości powinna docelowo doprowadzić do sytuacji, w której bez konieczności wprowadzania regulacji firmy, mądre firmy będą dochodziły do jedynego słusznego wniosku, mianowicie firmy zarządcze powinny być zdywersyfikowane, zarówno jeśli chodzi o płeć członków,
jak i pod każdym innym możliwym względem. Pytanie jest wszakże takie, czy to nie będzie trwało zbyt długo? No właśnie, czy badania, bo ja się naprawdę i zgadzam jakby i z pierwszą, i z drugą wypowiedzią, ponieważ gdzieś sama, tak, i zgadzam się, i się nie zgadzam. Natomiast są badania, które pokazują, że, jedne pokazują, że 108 lat jeszcze będziemy żyli w takim schemacie, w jakim jesteśmy, czyli tam powiedzmy w Polsce dzisiaj mamy 6% kobiet na stanowiskach prezesek, tak? Więc to jest w ogóle śmieszne. Inne badania pokazują, że 118, czyli że jeszcze gorzej. I tak się właśnie zastanawiam, w jaki sposób to przyspieszyć. Na przykład, jeżeli mówisz, Przemek, żeby to zrobić w sposób naturalny, czyli niewymuszony, to jak to przyspieszyć, żeby to się zmieniło? Ja nawet nie mówię o 50-50, ja mówię chociażby o 20%. Znaczy, przykład, który podałeś, Przemek, o tym, że mogą się zdarzyć wynaturzenia, oczywiście mogą. Będą się zdarzały i wynaturzenia, i błędy, i to jest jakby właściwe każdej dużej zmianie, zwłaszcza takiej społecznej, którą się wprowadza. Natomiast czy to moim zdaniem przekreśla słuszność i celowość tej zmiany? Absolutnie nie. Koszty będą zawsze, błędne decyzje również się będą pojawiały, ale nawet jeżeli wystąpią w 30% przypadków, to moim zdaniem dla tych pozostałych 70%, w których to zadziała właściwie, to i tak warto. No dobrze, a nie jest to trochę, brakuje mi słowa, ale takie przykre dla kobiet, że to, żeby one bardziej zaistniały na wysokich stanowiskach, to trzeba wprowadzić prawo, które wymusza, aby tak się stało. I jakby, ja nie wiem, czy chciałbym być kobietą wprowadzoną do zarządu, dlatego że weszło takie prawo i dało mi 3 miesiące i nagle pracodawca mnie tu zaprosił, no bo brakowało do parytetu. No, Przemek, tego typu... taki przykład. Przyznanie praw wyborczych kobietom. To zadziało się w sumie za każdym razem metodą ustawy i takim dość wstrząsową zmianą dla kraju, którego to dotyczyło. Idąc tym tokiem rozumowania, to tak jakbyśmy założyli, że paniom, które przyznano prawo wyborcze, mogło być przykro, że to zostało wymuszone formą ustawy, takiej jednorazowej, a nie nastąpiło drogą na przykład ewolucyjnych zmian i zaproszenia kobiet do parlamentu. Dobry przykład, ciekawy. To się, zakładam, działo relatywnie dawno i nikt... No, w Szwajcarii całkiem niedawno, w 70-tych latach. Tak? Tak. No to nawet teoretycznie niektórzy z nas przynajmniej mogliby to pamiętać, chociaż ja nie pamiętam, jak tego typu zmiany się dokonywały. Już kilka lat. No, bardzo mało. I nie wiem jeszcze, jaki jest typowy tryb przyznawania praw wyborczych. Natomiast tu w tych realiach korporacyjnych miałbym takie wątpliwości, że z jednej strony w wielu miejscach doszłoby do kreacji fikcji, w innych byłoby to dla kobiet to trudne do zaakceptowania, plus ich traktowanie w ciałach zarządczych mogłoby być asymetryczne. Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, kiedy firma, czyli lider, czy liderzy dochodzą do wniosku, tak, chcemy mieć zdywersyfikowany zespół, budujemy go w tym kierunku, a kobiety zapraszane do na przykład zarządu są tam zapraszane dlatego, że są po prostu najlepsze, i w żadnym momencie nie czują się jakkolwiek gorzej, no bo są kobietami, tylko czują się w pełni profesjonalistami równymi pozostałym członkom danej zbiorowości. To ja powiem jako kobieta. No, proszę cię. Powiem jako kobieta, że zgodziłabym się z tą wypowiedzią, gdybym zakładała, że jest za mało profesjonalistek na polskim rynku, które nie nadają się, czy też nie doskoczą do kompetencji wymaganych w zarządzie. To bym się zgodziła. Ale zakładam, ale nikt nie, że jest ale nikt dużo. Nie twierdzi, że tak jest. Jest ich absolutnie dużo. To jest trochę o tym, jaka jest dojrzałość i świadomość liderów w dalszym ciągu ze względu na zaszłości historyczne w większości mężczyzn, a jeśli chodzi o przekonanie, że zespół, który współkieruje firmą, powinien być zdywersyfikowany, a nie monotonny, jednopłciowy. No i jeżeli ta dojrzałość się pojawia, to w naturalny sposób kobiety do
tych ciał zarządczych są zapraszane. I to idzie, bo idzie wolno. Moim zdaniem stanowczo za wolno. Bardzo wolno, to może, ja nie wiem, teraz oczywiście będę wróżyć z fusów, ale ciekawa jestem, co wy na to. Gdyby tak zamiast sztywnych parytetów wprowadzić sztywne szkolenia i uświadamianie tych głów, które podejmują decyzje. Tylko szkolenie nie jest celem samym w sobie, tylko środkiem tak naprawdę. No i znowu mówimy o takim dość sztywnym, nakazowo-rozdzielczym wdrażaniu czegoś, co powinno być w naszych umysłach, w naszych sercach, co powinno być autentyczne, wykształcone, przemyślane, a nie tylko zapodane regulacyjnie. No właśnie, zastanawiam się w takim razie, na kim tutaj jakby leży ciężar. Na czym, na kim leży ciężar, żeby to zmienić? No bo jeżeli mówimy oczywiście o świadomości, no to de facto najpierw trzeba sobie zdawać sprawę, że w ogóle jest problem. A mam takie poczucie, i też badania to pokazują, że ludziom się wydaje, a tu głównie będę jednak mówiła o płci męskiej, że nie ma w ogóle problemu, że równość jest i że w ogóle nie żyjemy wśród stereotypów i że wszystko jest super i że kobiety nie chcą. My też bierzmy poprawkę na to, że żyjemy w dość specyficznym środowisku. Na ogół się obracamy w takim środowisku korporacyjnym. My akurat żyjemy w środowisku jeszcze wielkomiejskim. Natomiast Polska też nie wygląda tak jak chociażby Warszawa, Katowice czy Poznań. Wystarczy wyjechać 100 kilometrów nawet poza granicę dużego miasta i ta sytuacja społeczna wygląda jeszcze inaczej i pewnie mniej korzystnie dla kobiet. To też bierzmy na to poprawkę. Musimy myśleć o tym w kategoriach nie tylko kilku korporacji działających na warszawskim rynku, ale myślę, że trochę szerzej. Jeszcze uzupełniając to, co powiedziałaś przed chwilą, Olga, taka myśl. Na pewno pierwszym paniom, które by tak, jeśli mogę użyć takiego określenia, skorzystałyby z parytetu, byłoby trudno. I pewnie spotkałyby się i z krytyką, pewnie niektóre by się spotkały też i z jakimiś złośliwymi uśmiechami, kwestionowaniem ich kompetencji. Bo takie ostracyzmem. Takie są reakcje. Pewnie wracając do tego przykładu, który podałem, pierwsze parlamentarzystki też nie miały łatwo. Też były wyśmiewane i wyszydzane. Natomiast pamiętajmy, że nie robimy tego często nawet dla nich, przepraszam, że tak powiem, ale bardziej może dla pokolenia ich córek, które już będzie wzrastało, widząc, że można. Dla pokolenia chłopaków, rówieśników, tych córek, które uznają to już jako rzecz naturalną, że to nie jest jakiś ewenement, że oto co, kobieta jest w parlamencie, albo w zarządzie, albo w sądzie najwyższym, albo jest generałem w wojsku, tylko widocznie tak jest. I to jest okej, i to jest normalne. I bardziej z tej perspektywy o tym myślę. I tu się zgadzam z tobą, Przemek. Pierwsze 20 lat, 30 lat będą bardzo trudne, zwłaszcza dla samych zainteresowanych pań. Ale pamiętajmy jeszcze raz, że nie robimy tego nawet do końca dla nich, ile dla ich córek, naszych córek. No teraz poczułem wartość wyższą. To o to chodzi. Ja to doskonale rozumiem. I rozumiem tą perspektywę. Natomiast dalej krążymy wokół tego, czy parytety, czy nie parytety. Ja jeszcze dwie rzeczy bym chciał powiedzieć. Pierwsza jest taka, czy nie mielibyśmy obaw, że wprowadzenie parytetów ustawą czy jakimś innym aktem prawnym nie zdejmie w sposób taki, no trochę może nawet podświadomy, poczucia obowiązku do ciągłego edukowania społeczeństwa o tym, że różnorodność jest wartością i że wszyscy mają takie same prawa i takie same szanse. Czy nie będzie tak, że powiemy wtedy, no okej, dobra, mamy parytety, sprawa jest załatwiona, teraz każdy się będzie musiał dopasować. Skończymy na tym, że rzeczywiście w większości przypadków to minimum zapewnione ustawą będzie dowiezione. To, jaką rolę będą spełniały kobiety w tych zarządach, jaka będzie ich rzeczywista moc sprawcza i decyzyjna, pozostanie inną kwestią. A taki proces świadomej edukacji, inspirowania tego naszego świata biznesowego zastopuje. To jest jedna refleksja. A druga, o tym nie wspominaliśmy, oprócz parytetów takich twardych istnieje mechanizm, który w zeszłym roku dość żywiołowo był dyskutowany również w naszym banku, mianowicie wprowadzenie przez giełdę papierów wartościowych dobrych praktyk. I wśród tych dobrych praktyk jest komponent dywersyfikacji, jeśli chodzi o płeć, zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej. I dobre praktyki stanowią, że z
spółka giełdowa powinna mieć przynajmniej 1/3 mniej reprezentowanej płci w jednym i w drugim organie. To nie jest wymóg, ale to, czy taką dobrą praktykę spełnia, czy nie, powinna w takim raporcie na temat wypełniania dobrych praktyk ogłosić, opublikować, upublicznić, co samo w sobie powoduje taką refleksję. Po pierwsze, nie możemy postawić krzyżyka czy ptaszka w rubryce spełniamy daną dobrą praktykę, więc już nie czujemy się z tym super dobrze. Po drugie, no, rynek, inwestorzy czytają te materiały i widzą, że są spółki, które te dobre praktyki wypełniają i są spółki, które ich nie wypełniają. Jeszcze im daleka droga przed nimi, żeby w ogóle do tych poziomów określonych przez GPW się zbliżyć. Moim zdaniem całkiem interesujący ruch, nie narzucający kagańcowo, że tak ma być i koniec, kropka, a równocześnie wpływający i na świadomość, i wywołujący dyskusję w organach spółek notowanych i skłaniający do tego, żeby zastanowić się, czy na pewno chcemy być jedną z tych spółek, która nie wypełnia danej dobrej praktyki i rynek może się o tym przekonać naocznie. No właśnie, wiesz, zastanawia mnie to, Przemku, ponieważ ja pamiętam w 2008 roku, jak stworzyłam Sukces Pisany Szminką, właśnie współpracowałam z Giełdą Papierów Wartościowych, która takie dobre praktyki miała, za Ludwika Sobolewskiego. I także był ranking firm, które mają różnorodne zarządy i rady nadzorcze. I wtedy wyobraź sobie, wyniki jakby w tych spółkach WIG 100 były o wiele lepsze niż są teraz. Bo wtedy było o wiele więcej pań w zarządach spółek niż jest teraz. I tak się zastanawiam, skąd ten regres i teraz nagle do tego wracamy. Więc czy to narzędzie rzeczywiście jest w stanie przynieść takie rezultaty, o jakich mówisz? A czy ja bym nie przeceniał wagi samego narzędzia, bo to, żeby zmienić obecną sytuację, wymaga szeregu działań. I to wprowadzenie dobrych praktyk przez giełdę jest jednym z nich i ono absolutnie nie może zastępować edukacji, inspiracji, budowania świadomości, ale też wspierania kobiet w ich rozwoju, bo w sumie o tym żeśmy nie rozmawiali. My z góry antycypując, że każda kobieta chce być członkiem zarządu lub prezesem, jest na to absolutnie gotowa. Ale tak samo, Przemku, jeżeli chodzi o mężczyzn, no nie każdy mężczyzna się nadaje i nie każdy chce być prezesem i nie każdy mógłby być prezesem i nie każdy ma takie kompetencje, więc no, to dotyczy i kobiet. Ale to nie jest tylko kompetencje. To jest tylko kompetencje. Jakbyśmy już mieli takie, Olga, dyskusje o różnicach jednak w podejściu kobiet i mężczyzn. Ja używam takiego przykładu anegdotycznego, który mówi o tym, że jeżeli jest ogłoszenie o pracy wiążące się z awansem i jest tam 10 wymogów stawianych przed kandydatami, to kobieta, oczywiście to jest uproszczenie. To badania też pokazują, nie, tak. No tak, nie czuje się komfortowo, jeżeli nie może odfajkować wszystkich 10 wymogów, a dla faceta spełnianie jednego czy dwóch, a reszta bajer już daje asumpt do tego, żeby zaaplikować. I jakby, no pamiętam, opowiadałeś, że to sam tego nawet doświadczyłeś, tak, rekrutując kogoś. Tak jest, tak jest. Albo musząc namawiać swoje koleżanki do zaaplikowania nowe stanowisko, gdzie po części było, no ale ja przecież nigdy tego nie robiłam, tak? Albo a na tym wycinku tej działalności ja się nie znam. No, tu czyli też rozumiem, jest praca do wykonania. Programy empowermentowe, no, które jakby obydwie wasze firmy robią, ten i mentoring, i tak zwany mentoring, zarząd minus jeden, zarząd minus dwa, czyli de facto chodzi o takie przygotowanie kobiet bardziej w obszarze pewności siebie i jakby bycia do przodu, niżeli wycofaną i czekającą na propozycję, tylko raczej właśnie do przodu i mówiącą o tym, że chce. Tak, a poza tym, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, nie możemy uznawać, że jedno narzędzie czy jedno rozwiązanie tak naprawdę rozwiąże cały problem, który jest no, bardzo złożony i bardzo trudny w swojej naturze. Musimy działać na wielu, wielu płaszczyznach i tak naprawdę całą wiązką narzędzi jednocześnie. Dokładnie tak. Nawet licząc się z tym, że niektóre pojedynczo będą mniej skuteczne chociażby, ale chodzi o oddziaływanie na całym froncie, na wielu różnych obszarach.
No i Pełna zgoda. mam wrażenie w ogóle, jeżeli chodzi o to, jak się rynek pracy zmienił i pozycja kobiet, rola kobiet, no to de facto to jest rewolucja, no bo my mówimy o rynku pracy od II wojny światowej, no to jest naprawdę niedługo. Więc myślę, że te zmiany i tak nastąpiły szybko. Nadal jest bardzo dużo do zrobienia i rzeczywiście ja nadal gdzieś stoję po środku, choć tutaj Łukasz jest za, Przemek przeciw, a ja gdzieś po środku, choć rzeczywiście skłania mnie to do tego, poczułam wyższą wartość, jak Łukasz powiedziałeś o tym, że miałabym to zrobić dla mojej córki, nawet jeżeli miałoby być mi trudno, pomimo tego, że jestem świadoma i pewna swoich kompetencji biznesowych i mogłabym jutro dołączyć do zarządu jakiejś spółki i myślę, że z moim gadanym dałabym radę też tam swoje ugrać. I takich kobiet jest wiele, a tych zarządów w sumie nie jest tak wiele. Więc myślę, że znaleźlibyśmy takie kobiety, które by no, wzięły to, jak to się mówi przysłowiowo, na klatę i poradziły sobie z tym, jednocześnie myśląc o tym, że zmieniają świat szybciej dla swoich córek, a nie dla swoich wnuczek i prawnuczek. I tym też akcentem zostawimy Was w rozmyślaniu dalej. Czy parytety tak, czy parytety nie? Bardzo dziękuję. Przemek Gdański, prezes BNP. Bardzo dziękuję. Łukasz Hałaszkiewicz, prezes Ekatery. Obydwaj panowie są członkami klubu Champions of Change.